Na zegarach prawie 18 minut po godzinie 12. Tak jak już Państwu wspomniałam, dzisiaj zajmiemy się wypaleniem zawodowym. A w studiu wraz ze mną gość, psycholog biznesu, współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, pani Magdalena Robak. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o wypaleniu zawodowym. Ja, przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, znalazłam szacunki Międzynarodowej Organizacji Pracy, według których wypalenie zawodowe dotyczy co najmniej 10% Amerykanów i Europejczyków. W Polsce do wypalenia zawodowego przyznało się co prawda tylko 2% pracowników, ale już co trzeci zatrudniony przyznał, że może osiągnąć ten stan w najbliższej przyszłości. Badania Harvard Business Review Polska wykazały, że 40% polskich menadżerów osobiście odczuło negatywne skutki psychiczne i fizyczne wykonywanego zawodu. Kogo może dopaść wypalenie zawodowe? Czy są zawody albo czy są takie typy osobowości bardziej podatne na wypalenie zawodowe? Kiedyś myślano, że wypalenie zawodowe dotyczy osób, które bardzo intensywnie pomagają innym, czyli na przykład psychiatrów, psychologów i tak dalej, doradców. Natomiast tak naprawdę jest to coś, co może dotknąć każdego z nas. Im bardziej obciążająca jest psychicznie praca, tym większa szansa, że może to nam się trafić. Ja sobie myślę, że tak naprawdę te zawody, które wymagają dużej kreatywności, prawda, to są chyba takie zawody, które również są narażone, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale innego w tej chwili nie znajduję, na właśnie wypalenie zawodowe, kiedy cały czas musimy coś tworzyć. No, kiedyś przychodzi ten taki moment, kiedy próbujemy, a już nie jesteśmy po prostu w stanie. Natomiast z drugiej strony też chciałam panią zapytać, czy można sobie wyobrazić, że jeśli ktoś pracuje, nie wiem, przy taśmie, codziennie składa jedną rzecz z drugą i robi to już 20 dzień, 20 tydzień, trzeci rok, czy w takich zawodach też wypalenie zawodowe się może trafić? Pytanie, jak definiujemy wypalenie zawodowe, bo kiedyś to była taka jedna całość, jeden worek, do którego wszystko tak naprawdę wrzucano. Natomiast w tej chwili coraz częściej są rozpoznawalne kolejne jakby takie cegiełki, które mówią nam, że to są tak naprawdę różne elementy i różne problemy, jakie mamy związane z tą pracą. Na taśmie też mogę się wypalić, jeżeli przez wypalenie rozumiem rutynę. O tych różnych rodzajach wypalenia zawodowego na pewno jeszcze porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy, ale na początek jeszcze chciałam zapytać, czym takie wypalenie zawodowe może się skończyć? Do czego, do jakiego stanu może doprowadzić? Czy to jest groźne zjawisko? Jest groźne, ponieważ jest to element stresujący dla nas, to znaczy, że może się pojawić chociażby depresja. Depresja w formie bardziej bądź mniej klinicznej, czyli taka, którą trzeba leczyć. Również mogą się pojawić problemy w otoczeniu, problemy w relacjach z bliskimi, z naszymi znajomymi. Mogą się pojawić problemy somatyczne, czyli związane z naszym zdrowiem. Wiele różnych rzeczy tak naprawdę. Czyli temat wcale nie jest błahy. A czy to nie jest przypadkiem tak, że w pewnym sensie wypalenie zawodowe jest tematem tabu, no bo mamy taki rynek pracy, jaki mamy, czyli jest to rynek głównie pracodawcy i w głowie pracowników, tak sobie myślę, bardzo często jest to, że jeśli ja się przyznam do tego, że jestem wypalony zawodowo, że nie mam motywacji, no to przecież na moje miejsce jest 5 innych chętnych, którzy taką motywację znajdą. I tu poruszy pani problem tak naprawdę największy związany z wypaleniem, to znaczy co z tym robi organizacja i w jaki sposób organizacja w ogóle do tego podchodzi. Rzeczywiście boimy się do tego przyznać, bo powiedzenie tak w każdej chwili przecież możesz przestać tutaj pracować, w tej chwili jakoś nie wiadomo dlaczego jest coraz łatwiejsze, tak? Czyli co coraz częściej się pojawia na ustach pracodawców. Więc tak, to może być temat tabu, przynajmniej w sytuacji zawodowej. Podejrzewam, że w sytuacjach prywatnych jednak nie jest. My dzisiaj o tym wypaleniu zawodowym będziemy rozmawiać i bez żadnych tematów tabu. Moim gościem jest dzisiaj psycholog biznesu, pani Magdalena Robak. Do naszej rozmowy wracamy już za kilka minut. Proszę zostać razem z nami. Słuchają państwo Radia Piny. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o wypaleniu zawodowym. W studiu wraz ze mną psycholog biznesu, współpracownik SWPS, pani Magdalena Robak. W pierwszej części naszej rozmowy wspomniała pani o tym, że tak naprawdę wypalenie zawodowe wypaleniu zawodowemu nierówne, że są różne rodzaje, różne typy tego stanu, tego zjawiska. Czym się różnią? Różnią się przyczyną i różnią się tym, co my mamy w głowie i z czym wchodzimy w sytuację zawodową tak naprawdę. Kiedyś było po prostu wypalenie zawodowe, to znaczy taki moment, gdzie człowiek czuł się przeciążony emocjonalnie, miał takie poczucie, że nie daje rady, bije tą głową w mur, bije i nie daje rady, nie potrafi sobie poradzić z pewnymi emocjami też, które są wokół niego. Potem, i to zazwyczaj kojarzono z takimi osobami, które właśnie pomagają
pomagają ludziom, tak, terapeutami i tak dalej. Potem pojawiła się w związku z tym, co się dzieje na rynku pracy tak naprawdę, taka kategoria przepalenia zawodowego, to znaczy osoby, która wchodzi z bardzo dużą energią, jest silnie zaangażowana, ma nadmiar często odpowiedzialności tak naprawdę za to wszystko, co się dzieje i nie daje rady, tak? Bardzo często to jest sytuacja, kiedy mamy też duże obciążenie pracą, kiedy ta praca to nie jest 8 godzin, zresztą kiedy teraz praca to jest 8 godzin tak naprawdę. Rzadko kiedy, niestety. Rzadko kiedy. Więc biorę na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, biorę na siebie bardzo wiele zadań, chciałabym to wszystko zrobić maksymalnie dobrze, no i gdzieś tam w pewnym momencie rozjeżdżam się i nie daję rady. Czyli mamy wypalenie, mamy przepalenie zawodowe. Za moment każdą z tych... każdym z tych rodzajów, tak, zajmiemy się dokładniej. I jeszcze jest trzecia forma takiego wypalenia. Znużenie. Ostatnio też właśnie znalazłam taką kategorię. Znużenie, czyli sytuacja, w której nie wchodzę z tą wielką energią do organizacji, tylko po prostu do niej wchodzę, bo trzeba. Robię to, co trzeba. Robię rutynowo co trzeba. Nie angażuję się emocjonalnie i tak mi coraz bardziej opada. Dobrze, zacznijmy, weźmy na tapetę tę pierwszą kategorię, czyli takie klasyczne wypalenie zawodowe. Wspomniała Pani o tym, że ono się w dużej mierze wiąże z naszymi emocjami, z naszym zaangażowaniem, tak? Co zrobić, żeby uniknąć takiego właśnie wypalenia zawodowego? Przede wszystkim racjonalnie popatrzeć na to, co nas czeka w tej pracy i jakie są możliwości w tej pracy. Bardzo często jak wchodzimy w nowe miejsce, to mamy nadmierne oczekiwania. No i fajnie, bo jesteśmy emocjonalnie zaangażowani, tak? Natomiast rzadko kiedy tak naprawdę, szczególnie na początku, te nadmierne oczekiwania mogą być spełnione. Więc racjonalnie popatrzeć na to, co rzeczywiście ja mogę w tej organizacji osiągnąć, w jakich granicach się poruszam. I druga bardzo ważna rzecz, bo z tym wypaleniem też jest związane takie przeciążenie rutynowymi zadaniami, to znaczy takie obciążenie, nie przeciążenie, rutynowymi zadaniami. Nawet w rutynowych zadaniach można znaleźć coś fajnego, coś, co mnie kręci i zastanowić się, w jaki sposób je realizować, żeby nie były aż tak rutynowe. W studiu wraz ze mną psycholog biznesu pani Magdalena Robak. Rozmawiamy dzisiaj o wypaleniu zawodowym i do tej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Proszę zostać z nami. Rozmawiamy dzisiaj o wypaleniu zawodowym, o różnych rodzajach tego właśnie wypalenia zawodowego. W studiu wraz ze mną psycholog biznesu pani Magdalena Robak. Wspomniała pani o takim rodzaju jak przepalenie zawodowe. Powiedzmy coś więcej na ten temat. Skąd to przepalenie zawodowe się bierze? Z przepracowania, ze stresu, z nadmiaru odpowiedzialności, którą na siebie bierzemy przede wszystkim. Ale my bierzemy, czy ktoś nam narzuca nadmiar obowiązków i nadmiar odpowiedzialności? Och, porusza pani tak naprawdę teraz temat, o którym można by było długo mówić. Znaczy, wchodząc do pracy, bierzemy na siebie pewną odpowiedzialność, tak? Drugą rzeczą jest to, w jaki sposób, jakie wymagania stawia nam organizacja, oczywiście, jeżeli one są nierealistyczne albo jest presja osiągnięć na przykład, no to też sprzyja temu, że szybciej się przepalę. Co zrobić, kiedy czuję, że takie właśnie przepalenie zawodowe nadchodzi? Czy ja w ogóle jako pracownik mogę coś z tym faktem zrobić? Niektórzy mówią, że nie, ponieważ co szef każe, to sługa musi. Natomiast ci, którzy od strony teoretycznej tym się zajmują, mówią, że tak, żeby spróbować zracjonalizować zarządzanie czasem i sposób realizacji pewnych czynności na przykład. Żeby nauczyć się asertywności, pięknie powiedziane, tak? Czyli nauczyć się w pewnych sytuacjach odmawiać. Ale... No tak, ale ktoś, kto nas teraz słucha, to mówi, no tak, ale jak odmówić szefowi, który zleca mi kolejną rzecz do wykonania? No właśnie i tu jest problem, dlatego mówię, że teoretycy o tym mówią, dlatego że my często, jeżeli jesteśmy w takim stanie, jeżeli czujemy się tak silnie zaangażowani, jak mamy tą odpowiedzialność, że z tej pracy żyjemy tak naprawdę, to nie przyjmujemy do wiadomości, że można próbować coś z tym zrobić. A to może w takim razie powinnyśmy zaapelować do pracodawców, żeby oni też racjonalnie podchodzili do tego, jakie obowiązki zlecają swoim pracownikom. Oczywiście, że tak, dlatego że środowisko pracy, które mamy, to jest głównie zasługa albo niezasługa pracodawców tego, jak oni to organizują. Z drugiej strony mamy rynek wyników, więc też nie powiemy pracodawcy, kochany, odpuść sobie to zarabianie pieniędzy dla ludzi, no bo przecież ludzie muszą się dobrze czuć. Kwestia równowagi.
Tak sobie teraz myślę, że tak, z jednej strony słuchają nas pracownicy, pewnie z drugiej strony pracodawcy i dwóch stron nie da się zadowolić, ale być może argumentem dla pracodawców będzie to, że tak naprawdę przepalony pracownik, to nie brzmi najlepiej, on chyba nie jest zbyt dobrym pracownikiem. Nie jest efektywnym pracownikiem, dlatego że nie jest w stanie skutecznie realizować swoich działań. Im bardziej nie jest w stanie, tym bardziej się stresuje, im bardziej się stresuje, tym bardziej nie jest w stanie. I taka kula śniegowa nam się z tego robi. Dokładnie. Przepalenie zawodowe to jest druga kategoria tego wypalenia zawodowego. Trzecia, wspomniała pani, znużenie i do tego tematu wrócimy po krótkiej przerwie.